Przyjaciele, nazywamy się Kościół Mocy. Możecie nas znaleźć na Facebooku, na YouTubie. W każdą niedzielę o godzinie 10 mamy spotkanie na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Możecie przyjść, zobaczyć ludzi, którzy realnie spotkali Chrystusa, którzy uwielbiają żywego Boga. Możecie tego doświadczyć. Możecie spotkać się realnie z Jezusem. Nasze życie, nasze świadectwa świadczą o Nim. Królestwo może też być Waszym udziałem. Nie musicie podążać tą drogą, którą teraz idziecie. To nie jest tak, że dzisiaj jest piątek, więc musicie odreagować cały tydzień, bo później znowu będzie poniedziałek. Każdy dzień może być tak samo szczęśliwy. Każdego dnia nie musicie się bać, obawiać depresji, czy też tego, że nie będziecie mieli za co żyć. Każdego dnia możecie być zdrowi. Kładę swoje ręce na chorych, oni są uzdrawiani. Uzdrowiłam kobietę, która miała guza na kości. Modliłam się o kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Dzisiaj jest w drugiej ciąży. To wszystko może być waszym udziałem. Jeżeli potrzebujecie modlitwy, uzdrowienia, uwolnienia, podejdźcie. Teraz jest dla was dzień zbawienia. Teraz się przybliżyło Królestwo. Jeżeli nie macie odwagi, znajdźcie nas na internecie. Posłuchajcie świadectw i poselstw o żywym Bogu, o Bogu, który działa, który żyje i działa w naszym życiu i może być to waszym udziałem. Królestwo może być waszym udziałem, zbawienie może być waszym udziałem. Uzdrowienie wykonało się na krzyżu. Bóg jest ten sam, co wtedy i teraz. Jezus jest ten sam, Jego krew jest ciągle żywa. Ciągle działa. Ja sama tego doświadczyłam na sobie. Zostałam uzdrowiona z guza piersi i z choroby tarczycy. Mój mąż ma uzdrowione kolana. My nie chorujemy, my się nie obawiamy. Nie mamy lęku. Może macie depresję. Nie musicie tak żyć i chodzić. Może jesteście grzesznikami. Powiedziane jest, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Cudzołożycie, pijecie, może bierzecie narkotyki. Nie musicie tak żyć. Możecie być od tego wolni. Możecie być szczęśliwi. Spotkanie z żywym Bogiem, spotkanie z Jezusem zmienia życie. Zmienia życie, zmieniło nasze i może zmienić wasze. Jeżeli zdecydujecie w swoim sercu zaprosić Jezusa do swojego życia, On przyjdzie i będzie z wami. Zmieni się całe wasze życie. Nie trzeba czuć nic w emocjach. Trzeba podjąć decyzję. Decyzję, że się pragnie poznać Jezusa, że się pragnie z Nim żyć. To jest decyzja. Nie musi być poparta jakimikolwiek emocjami. Musi być poparta waszą zgodą, waszą wolną wolą, że chcecie się spotkać z Bogiem, że wierzycie w Jezusa, że jest Synem Bożym, że umarł za was na krzyżu i zmartwychwstał. I to jest moment pojednania z Jezusem przez wiarę, a nie z uczynków. Żeby nikt się nie trudził. Każde miejsce jest dobre i każdy moment. Może to być teraz tutaj z nami, ale możecie też to zrobić w domu, gdy zostaniecie sami. To może być wasz dzień zbawienia i Królestwo może być waszym udziałem. Spotkanie z Jezusem zmieniło moje życie. Jeżeli wy się z Nim spotkacie, zmieni także wasze. Bóg jest żywy i pragnie mieć z wami relacje. To jest dobry tata. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek straszył was Bogiem, to was oszukał. Bóg jest dobry. Gdybyście mieli cokolwiek zapamiętać z teraz, to zapamiętajcie to, że Bóg jest żywy, Jezus jest żywy i jest dobry. I pragnie mieć z wami relacje. Hallelujah.